Państwa, widzieliśmy to, co się wydarzyło w sobotę podczas konwencji pisowskiej. Pierwsza moja refleksja w odniesieniu do piątki Morawieckiego jest taka, że jest to jakościowo nieporównywalne z tym, co proponują również w województwie lubelskim opozycjoniści. Mamy do czynienia z jakąś przepaścią pomiędzy tym, co Prawo i Sprawiedliwość, realizując już duże programy, bardzo duże programy, również programy społeczne, ale nie tylko, bo i gospodarcze, przez wszystkie 2 lata, proponuje na kolejne 2 lata, czy niecałe 2 lata społeczeństwu polskiemu. To jest przepaść w porównaniu do tego, co robią nasi koledzy z opozycji, co robi Platforma Obywatelska z Nowoczesną, która spotyka się po coś, ale na pewno nie po to, żeby zaproponować jakieś rozwiązania dla chociażby województwa lubelskiego. No i co robi PSR, który potrafi przeczytać oświadczenia majątkowe, to rzeczywiście wielki sukces, odczytać oświadczenie majątkowe radnych, na przykład w sejmiku województwa lubelskiego. Oświadczenie majątkowe, które jest takie samo, można powiedzieć, że bardzo zbliżone w ostatnich 2-3 latach i przenieść to na banery reklamowe. Tu skupiamy się na tym, co możemy dla województwa lubelskiego z tego programu Morawieckiego, z piątki Morawieckiego wydobyć, bo taką analizę zrobiliśmy. Oczywiście tak jak powiedział pan Radosław Brzuska, na razie wstępną analizę, bo przecież na szczegóły przyjdzie czas. Na tą piątkę Morawieckiego składa się 5 programów. Dobry start, o którym za chwilkę powie pan Tomasz Pitucha, obniżka CIT do 9%, program Dostępność Plus, mała firma i mały ZUS, coś, co jest kompatybilne z prawem przedsiębiorców nowym i z konstytucją dla biznesu. No i drogi lokalne, czyli coś, co rzeczywiście eksplodowało również. Chyba zachęta, która proszę Państwa, płynie ze strony rządu, ale ona nie płynie tylko zapowiedziami, jak Państwo wiecie, również konkretnymi cyframi, które już w województwie lubelskim są, jeśli chodzi o środki, spowodowała występ wniosków samorządowców. Pokażę Państwu, ile jest wniosków przy okazji tego programu, z którego mamy 38 milionów złotych tylko, ale dodatkowe 38 milionów złotych. Jaka jest skala potężnego zapotrzebowania samorządów na wsparcie, jeśli chodzi o odbudowę gminnej powiatowej infrastruktury? Bardzo proszę pana doradcę Pitucha o zaprezentowanie tego, co wiąże się z hasłem Dobry Stan. Mogę się tak zmienić troszeczkę z panem wojewodą. Szanowni Państwo, jedno słowo uzupełnienia w stosunku do tego, co powiedział pan wojewoda. Już pan premier Morawiecki bardzo mocno podkreślał na sobotniej konwencji, że te wszystkie zadania, które rząd zaplanował, o których dzisiaj mówimy, są możliwe dzięki temu, że państwo zaczyna funkcjonować uczciwie, że blokujemy wyprowadzanie VAT-u i również wiele afer, które się do tej pory działy. Teraz już o samym programie Dobry Start. Dobry Start to jest program skierowany do uczniów, do rodzin, które mają uczniów szkół podstawowych i uczniów do 18 roku życia. Bardzo duża ilość uczniów zostanie objęta tym programem, właściwie każdy uczeń do 18 roku życia. Rząd zauważa tutaj to, z czym się borykają rodzice na początku roku szkolnego, czyli wyposażenie, zaopatrzenie dzieci w niezbędne materiały. I oprócz darmowych podręczników, które zostały już wprowadzone w poprzednich latach, tutaj rząd proponuje 300 zł wyprawki dla każdego ucznia do 18 roku życia. Jaka to jest wielkość w naszym województwie? Takie szybkie obliczenia, które zrobiliśmy, mówią o tym, że w naszym województwie jest 222 tysiące prawie uczniów uczących się do 18 roku życia, co rocznie da wsparcie rządowe dla rodzin tych uczniów w wysokości prawie 67 milionów złotych. W samym tylko Lubinie jest tych uczniów około 30-35 tysięcy w zależności od rocznika i to jest kwota około 9-10 milionów złotych. Więc widzimy, jak wielkie zaangażowanie tutaj rządu i jak wielka pomoc dla wszystkich rodzin, które mają uczniów, mają dzieci i młodzież do 18 roku życia na rozpoczęcie roku szkolnego. Bardzo dziękuję. O zaprezentowanie dobrej wiadomości dla przedsiębiorców dotyczącej obniżki CIT. Proszę pana wojewodę. Jak Państwo wiecie,
jak Państwo wiecie, obniżka CIT, czyli podatku dochodowego od osób prawnych, ma dotyczyć małych i średnich firm, które się rozliczają z fiskusem w ten sposób. I ta obniżka jest znacząca, bo spadamy z 15% do 9%. Wcześniej do tych 15% też ten rząd w tej kadencji ten CIT obniżył. Teraz coś, co na chwilę obecną jeszcze taką wiedzą nie dysponujemy w województwie lubelskim. Wystąpiliśmy do administracji skarbowej o pełne dane, ile firm w województwie lubelskim płaci CIT i ile spośród tych firm to są firmy małe i średnie, więc kogo będzie dotyczyć ta obniżka w województwie lubelskim. No, ale z samych tylko informacji, danych, które podaje rząd w skali ogólnopolskiej, możemy przypuszczać, że w województwie lubelskim będzie to rzeczywiście znacząca rzecz. No bo mówimy, proszę Państwa, w skali kraju o 460 tysiącach firm. 460 tysięcy firm rozlicza się, płacąc podatek od osób prawnych, CIT. Z czego małe i średnie firmy to jest 420 tysięcy. 420 tysięcy podmiotów. 40 tysięcy podmiotów, zatem ta obniżka dotyczyć nie będzie, bo są firmami wielkimi. No i jak słyszymy z ust zaskoczonej totalnie zadanej opozycji, nie ma to większego znaczenia, bo przecież zdecydowana większość przedsiębiorców rozlicza się płacąc PIT oczywiście. W zasadzie to dotyczy tylko 8% przedsiębiorców w Polsce. W związku z powyższym, o czym mowa? No mowa o tym, proszę Państwa, że firmy, które rozliczają się z fiskusem przy pomocy CIT-u, czyli podatku dochodowego od osób prawnych, to są firmy, które zdaniem premiera Morawieckiego odpowiadają za 60% zatrudnienia w Polsce i 77% inwestycji. Więc można patrzeć na różne wielkości. Można patrzeć oczywiście w ten sposób, jak patrzy opozycja, że jednostkowo zdecydowana większość przedsiębiorców, ale z czego zdecydowana większość to są pojedynczy przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, rozliczają się w formie PIT-u. No to tak rzeczywiście dotyczy to wyłącznie 8% podmiotów w skali całego kraju. No ale nawet te 8% podmiotów to jest aż 420 tysięcy firm, z czego wszystkie te firmy odpowiadają za 66% zatrudnenia i 60% zatrudnienia i 77% inwestycji, więc dotyczy to bardzo znaczącego sektora gospodarczego, bardzo znaczącej części przedsiębiorców w Polsce. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że no przecież nikt nie zabrania w tym momencie tworzyć przedsiębiorcom podmiotów czy form zorganizowania przedsiębiorstwa, takich jak spółka ZO na przykład, które będą się rozliczały przy pomocy CIT-u, widząc, jakie mamy w tym momencie obniżenie podatku dochodowego z 15 do 9%. Krótko mówiąc, obniżka CIT-u z 15 do 9% to jest w skali Europy rewolucyjne rozwiązanie. Nie ma takiego kraju, w którym obowiązywałyby tak niskie podatki dla przedsiębiorców. To jest, proszę Państwa, chcę wyraźnie podkreślić. Dalszy ciąg prac tego rządu, prac, które wychodzą naprzeciw przedsiębiorcom. I to przedsiębiorcy podkreślają. Przedsiębiorcy z różnych stron sceny politycznej. Mamy, proszę Państwa, w fazie ostatecznego zaawansowania konstytucji dla biznesu i prawo przedsiębiorców. Mamy tam rozwiązania, które wychodzą naprzeciw nowych przedsiębiorców, czyli tych, którzy to dopiero zakładają swoje firmy. Nie tylko, jak do tej pory, mały ZUS, ale w ogóle brak ZUS-u przez pierwsze pół roku. To nie kosztuje systemu, dlatego że system nie widzi tych przedsiębiorców w tym momencie i nie będzie ich widział przez następne pół roku. No ale jeśli, że tak powiem, ta działalność gospodarcza rzeczywiście się będzie w stanie rozwinąć w ciągu pół roku, to po pół roku będą płacili mały ZUS i później przejdą do normalnego ZUS-u. Jest z tego tylko i wyłącznie korzyść, bo widzimy dokładnie to, na co przedsiębiorcy do tej pory czekali. Dla tych, którzy dopiero startują w działalności gospodarczej, opłacanie składek ZUS-owskich jest niezwykle kosztowne. To jest największe tak naprawdę ryzyko w tym momencie dla każdego, który zakłada jakąś małą działalność gospodarczą. Mamy w tym prawie przedsiębiorców tak zwaną działalność nierejestrową, czyli tych wszystkich, którzy handlują na drobną skalę różnego rodzaju produktami, kwiatami itd., których ZUS, ani KRUS, ani Urząd Skarbowy nie będzie ścigał tak, jak to robił do tej pory. No i mamy w końcu oczywiście te przedsiębiorstwa, które już są na scenie, które już są na rynku, które odpowiadają, jak powiedziałem, za 60% zatrudnienia i 77% inwestycji, którym obniża się podatek znacząco z 15 do 9%. Co to znaczy obniżenie tego podatku z 15 do 9%? To oznacza znaczące obniżenie kosztów
działalności całego przedsiębiorstwa. A w związku z powyższym możliwość wyłożenia większych środków na inwestycje, większych środków na zatrudnienie, na zwiększenie zatrudnienia, na zwiększenie wynagrodzeń i tak dalej, i tak dalej. Tak to wygląda. No niestety, jak do tej pory nie dostaliśmy jeszcze informacji z KAS-u dotyczącej tego, jak to się ma dokładnie cyfrowo w województwie lubelskim, jak tylko będziemy mieli, a myślę, że za lada moment powinniśmy mieć, to Państwu też przekażę na stronie mailowej, żeby było jasne, kogo to dotyczy dokładnie w województwie lubelskim. Bardzo dziękuję. O zaprezentowanie programu dla seniorów Dostępność Plus poproszę pana doradcę. Szanowni Państwo, program Dostępność Plus składa się z takich dwóch szczególnych komponentów. Jeden komponent to jest taki bardziej strukturalny, inwestycyjny, natomiast drugi komponent jest komponentem społecznym. Jeżeli chodzi o ten pierwszy, to mamy coraz bardziej starzejące się społeczeństwo, które napotyka na wiele barier, również osoby niepełnosprawne. W Lublinie jest na pewno ponad 20% osób niepełnosprawnych z niepełnosprawnością ruchową. Natomiast jaka jest skala tego zjawiska braku dostępności? Na przykład 27 punktów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie jest niedostępnych dla osób niepełnosprawnych, czyli dla tych, które potencjalnie najczęściej korzystają z ich usług. Na przykład na 161 placówek oświatowych w Lublinie tylko 14 posiada windę, a kolejne 5 jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych. I to wszystko, ten stan faktyczny, jak również właśnie starzejące się nasze społeczeństwo, skłoniło rząd pana premiera Morawieckiego do bardzo mocnego pochylenia się nad problemami osób niepełnosprawnych i starszych. Przez najbliższych 8 lat rząd przeznaczy 23 miliardy złotych, 23 miliardy złotych na poprawę dostępności obiektów, ale również i mieszkań. Bardzo w Lublinie na przykład, na Lubelskim Czechowie jest już w tej chwili akcja społeczna, która dąży do tego, aby bloki czteropiętrowe, gdzie nie ma wind, a mieszka bardzo dużo starszych osób i mają problem z wyjściem na przykład z mieszkania, żeby tam dobudowywać windy. To również, jak się dowiedziałem w kancelarii premiera, będzie jeden z takich komponentów tego programu. Jak to wygląda gotowo? W tym roku na program Senior Plus trafiło do województwa lubelskiego 1,5 miliona złotych. Natomiast w ramach realizacji tego programu nie wiemy, jak będą się te środki rozkładały, natomiast gdyby przyporządkować proporcjonalnie do każdego z województw, to w ramach tego programu rocznie 180 milionów może trafić do województwa lubelskiego na pokonywanie barier dla osób niepełnosprawnych, różnych barier, i przez 8 lat będzie to prawie 1,5 miliarda złotych. Taka jest skala pomocy. Drugi komponent dotyczy mam, które urodziły czwórkę dzieci, a które dotychczas, pomimo tego, że bardzo wielki wkład wysiłek włożyły w to, żeby nasze społeczeństwo się rozwijało, żeby te dzieci rodzić i wychowywać, często nie pracując, do tej pory nie miały żadnego zabezpieczenia emerytalnego. W tej chwili rząd przygotowuje projekt właśnie w ramach dostępności dla kobiet, że wszystkie mamy, które urodziły czwórkę dzieci, będą, a nie pracowały, będą miały najniższą emeryturę. Natomiast jeżeli pracowały interwałowo z przerwami i ta ich emerytura, na którą zapracowały, będzie jeszcze niższa, to będą wtedy wyrównania do kwoty tej najniższej emerytury. To jest bardzo znaczna zmiana, po prostu rewolucyjna zmiana, jeżeli chodzi o zabezpieczenie matek z dużą ilością dzieci, rodzin z dużą ilością dzieci, które no, wpływają na to, że nasze społeczeństwo się rozwija. Bardzo dziękuję. O prezentację dwóch pozostałych punktów Piątki Morawieckiego, a więc mała firma, mały ZUS oraz Funduszu Budowy Dróg Lokalnych. Często ostatnio mówimy o tych drogach lokalnych, ale cieszymy się, że jest wiele na ten temat do powiedzenia. Bardzo proszę pana mojego Czesława. Bardzo duża część przedsiębiorców to są ci przedsiębiorcy, którzy w ostatnim czasie przeszli z umów o pracę w zatrudnieniu w firmach prywatnych na jednoosobową działalność gospodarczą i rozliczanie się z pracodawcą poprzez wystawianie faktur. To są przedsiębiorcy, którzy uzyskują różnego rodzaju dochody, ale to są właśnie ci, którzy bardzo często nie uzyskują dochodu
większego niż kilka tysięcy złotych, miesięcznie. To, co proponuje rząd pana premiera Morawieckiego i sam pan premier Morawiecki, to jest niższy ZUS właśnie dla tych małych firm, naliczany proporcjonalnie do przychodów, dla firm, które osiągają miesięcznie obroty do wysokości 2,5 minimalnych pensji w Polsce. Co oznacza, że ci wszyscy, o których przed momentem powiedziałem, będą mieli ułatwienie i zmniejszone koszty ZUS-owskie. Jaka to będzie skala, w tym momencie to jeszcze nie wiemy, natomiast będzie to proporcjonalne do uzyskiwanego dochodu. To zawsze bolało przedsiębiorców, że, niezależnie od tego, czy ktoś wystawiał fakturę na 5 tysięcy złotych miesięcznie i to był cały jego obrót, czy tam 7 tysięcy złotych miesięcznie i to był cały jego obrót, czy też na 70 tysięcy złotych miesięcznie i miał z tego zysku na przykład ze 20-30 tysięcy złotych, to składka ZUS-owska była identyczna, niemalże identyczna. Dzisiaj będzie to zdecydowanie zróżnicowane. Ci, którzy będą mieli powyżej 2,5 pensji minimalnej obrotu miesięcznie, ci będą dalej płacili stawki ZUS-owskie takie, jak i PAS-u, no bo krótko mówiąc będzie ich na to stać, żeby to zrobić i jest ich stać na to, żeby to zrobić. Natomiast ci mali przedsiębiorcy, którzy wystawiają małe faktury i mają bardzo mały obrót, a nie są z kolei tymi przedsiębiorcami, którzy będą prowadzić działalność nierejestrową zgodnie z ustawą prawa przedsiębiorców, ci będą mieli obniżony ZUS i proporcjonalny do swoich dochodów. Jeśli chodzi o skalę lubelską, no tutaj mamy sytuację następującą. Liczba osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, zazwyczaj o nich właśnie mówimy, bo to spośród tych będziemy mieli, tych przedsiębiorców, którzy będą płacić mniejszy ZUS proporcjonalny do swoich dochodów, to jest 62 tysiące. I grupa prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą stanowi około 60% z ogółu płatników składek ZUS w województwie lubelskim. Takie dane mamy na dzisiaj. W związku z powyższym z tego grona, tych jednoosobowych przede wszystkim przedsiębiorców, będą pochodzić ci, którzy będą beneficjentami tego obniżonego ZUS-u. Wydaje się, że w skali lubelskiej będzie to znacząca pomoc dla bardzo znaczącej ilości przedsiębiorców. I ostatnia rzecz, proszę Państwa, drogi lokalne, no tutaj mamy, proszę Państwa, do czynienia z czymś, co jest absolutnym nowym. Ja nie mogę słuchać przedstawicieli Polskiego Stronnictwa Ludowego czy Platformy Obywatelskiej, nie dlatego, że są stamtąd, ja ich bardzo lubię, natomiast to jest nasze kłamstwa, które oni produkują gdzieś w przestrzeniach, przed momentem na kulu, pan marszałek Kapusta, który znów z uporem maniaka stwierdza, że podnieśli wiek emerytalny dla rolników, zapominając o tym, że trójka jego kolegów w 2012 podniosła wiek do 67 roku życia od 2017 roku. Gdzieś pomija to zupełnie swojego, ale zostawmy to. Wczoraj słyszałem pana posła Neumana, który mówił, że PiS zablokował schetynówki, a teraz wraca do schetynówek, który jest pomysłem Platformy. No, trzeba nie mieć po prostu odrobiny wstydu, żeby tego zagłosić. Ja Państwu mówiłem, zanim uruchomione zostały dodatkowe programy drogowe, że ja w ciągu 3 lat, licząc łącznie również 2018 rok, przekazałem samorządom ponad 180 milionów złotych, podczas gdy moi poprzednicy z PSL-u i z Platformy w ciągu 4 lat przekazali 179. Gdzie tu jest zahamowanie schetynówek, skoro w ciągu 3 lat ja zrobiłem więcej, czy przekazałem więcej wypłynu niż w ciągu 4 lat. No, ale do tego dochodzą następne rzeczy, o których już wiemy. Doszły te 38 milionów złotych nowych środków, o które aplikuje, i tu proszę Państwa zobaczcie, jaka jest skala zapotrzebowania, bo mówi się też, że radykalnie poprawiła się jakość dróg na polskich wsiach i polskich powiatach. Radykalnie to ona się pogorszyła, a nie poprawiła. Wszyscy, którzy jeżdżą po polskich wioskach, po lubelskich wioskach i powiatach, to dokładnie wiedzą Państwo z telewizji, wiedzą, po czym jeżdżą w tych powiatach. Mam gdzieś tabelkę. Jest. Otóż o te 38 milionów złotych zaledwie aplikuje aż 229 jednostek, właśnie 229 wniosków, bo niektóre powiaty po 2 składały, w tym 185 wniosków złożonych przez gminy, czyli zdecydowana większość gmin aplikuje te środki, wiedząc jak jest ciasto, bo to jest tylko 38 milionów przecież, prawda? Wnioskowana kwota dotacji to jest 251 milionów 708 tysięcy złotych, a mamy 38 milionów złotych. Deklarowana kwota środków własnych to jest blisko 100 milionów złotych, czyli łączna wartość zadań, które są zgłoszone w tych wnioskach, które do wczoraj przyjmowaliśmy, to jest 350 milionów złotych. To jest na już, na szybko. Państwo wiecie, że gminy i powiaty miały krótki czas na to, żeby aplikować o te środki
które przywiozłem z Warszawy miesiąc czy ponad miesiąc temu. I aż na 350 milionów złotych zadań zgłoszono w tak krótkim terminie. To pokazuje, jaka jest skala zapotrzebowania na środki z budżetu państwa po to, żeby odbudować gminną i powiatową infrastrukturę drogową. Długość dróg według wniosków ogólnych to jest 363 km w tych wnioskach. Gdybyśmy mieli tyle pieniędzy, to byśmy zrobili tyle dróg w województwie lubelskim, w tak krótkim czasie zgłoszone. No i na to, proszę państwa, odpowiada ten piąty punkt z piątki Morawieckiego. Zresztą to jest coś, co jest pokłosiem exposé premiera Morawieckiego z grudnia 2017 roku, który mówił o odbudowie infrastruktury drogowej lokalnej w najbliższej dekadzie. No i mamy już tego konkretne efekty. Te 38 milionów złotych to jest pierwszy rzut, prawda? Do 100 milionów złotych doszliśmy z tego. No a teraz mówimy o ogromnych środkach. Otóż fundusz ma wynieść 5 miliardów złotych na najbliższe 18 miesięcy. Krótko mówiąc, jeszcze w tym roku i w kolejnym roku będziemy mieli w Polsce 5 miliardów złotych wyłożone na odbudowę dróg lokalnych, co oznacza, że jeżeli z dotychczasowych funduszy na drogi lokalne wynoszących w skali kraju 1,3 milionów złotych województwo miało uzyskać około 100 milionów złotych, to z nowego funduszu 5 miliardów możemy uzyskać około 438 milionów złotych. No to 438 milionów złotych, patrząc na wnioski, które zostały złożone przez gminy i powiaty w tym rozdaniu 38 milionów złotych, to jest więcej niż zapotrzebowanie tych gmin i powiatów. No część oczywiście w ogóle nie została zgłoszona, duża część nie została zgłoszona. W związku z powyższym to jest skala odpowiedzi na zapotrzebowanie wsi lubelskiej i powiatów lubelskich na środki finansowe po to, żeby odbudować tą podstawową infrastrukturę gminną i powiatową. Te środki do nas trafią. W związku z powyższym już dzisiaj można śmiało powiedzieć naszym mieszkańcom lokalnej Lubelszczyzny, ale też i miasta Lublin, bo wszyscy będą w tym uczestniczyć, i Biała Podlaska, i Chełm i Zamość, że te wnioski, które nie zostaną pozytywnie rozpatrzone w tym programie, w którym mamy 38 milionów złotych, bo się rzeczy mnóstwo z nich nie zostanie pozytywnie rozpatrzonych, będą mogły aplikować śmiało o te 438 milionów złotych, które będziemy mieli w województwie lubelskim z tego zadania, które nazywamy drogi lokalne w tej piątce morawieckiej. Oczywiście podkreślić trzeba, że to jest obliczenie proporcjonalne, jakiś szkic, skala środków, jakich możemy się spodziewać, także prosilibyśmy, żeby nie traktować dosłownie tej kwoty. Jako określenie skali, która może być nieco większa lub nieco mniejsza, ale skala jest określona proporcjonalnie, więc wielkie odstępstwo to nie będzie. Bardzo proszę jeszcze pan Tomasz. I tak może zbliżając się do końca, jeszcze te sprawy społeczne, które dla rządu i pan premier Beaty Szydło wcześniej i pana premiera Morawieckiego są bardzo istotne. Te nakłady, które mamy już zobrazowane, to, że oprócz podniesienia godności rodzin i standardu życia rodzin, w wyniku również otrzymania tych pieniędzy z programu 500+, urodziło się w województwie lubelskim w 2018 roku, 17, przepraszam, o 1232 dzieci więcej, natomiast w samym Lublinie 165 dzieci więcej. I dalej rząd pana Mateusza Morawieckiego chce działać na rzecz również poprawy demografii. Został zaproponowany taki program, na razie umownie zwany Mama Plus. O pewnym jego aspekcie już mówiłem, to ta najniższa emerytura dla każdej mam, która urodziła czwórkę i więcej dzieci, ale również rząd będzie proponował premię dla matek, które zdecydują się na szybkie urodzenie drugiego dziecka, dla rodzin, które zdecydują się na szybkie urodzenie drugiego dziecka. To będzie dodatkowy urlop wychowawczy między innymi, specjalne ułatwienia dla uzyskania miejsca dla dzieci w żłobku i przedszkolu, programy stypendialne dla młodych matek studiujących, tak żeby poprawić ich warunki życia, jak również ułatwienia w toku studiów. Wiemy, że dobrze jest, jeżeli oczywiście młode mamy mają dzieci, więc tutaj rząd to zauważa i chce przeznaczać tutaj na to specjalne działania. Natomiast kolejną nowością będą darmowe leki dla kobiet w ciąży, aby również w ten sposób poprawiać kondycję zdrowotną, wspierać matki na etapie ciąży, aby rodziły się również zdrowe dzieci. Także tutaj ten czynnik społeczny, czynnik rodzinny również i
bardzo dużej trosce rządu, ponieważ musimy przełamywać impas demograficzny, który jest w tej chwili. Cały czas te wszystkie środki, które zostały włożone w ten program, jeszcze potrzebują, my potrzebujemy wszyscy jako społeczeństwo dalszego wzrostu urodzeń i stąd te działania.